Oto eksperyment. Potrzebujemy jeden możliwie sztywny banknot i jednego ochotnika. Będziemy trzymać banknot w palcach za jedną z krótszych krawędzi. Druga osoba będzie trzymała palce mniej więcej w połowie banknotu, nie dotykając go. Teraz wypuszczamy banknot, a zadanie drugiej osoby polega na jego chwyceniu, kiedy tylko zobaczy, że go wypuściliśmy. Okazuje się, że jeżeli tylko kolega nie będzie oszukiwał, próbując zamykać palce zanim zobaczy ruch banknotu, to nie ma on żadnych szans na złapanie tych pieniędzy. Obraz wypuszczanego banknotu jest rzutowany na siatkówce oka. Stamtąd sygnałem nerwowym jest wysyłany do mózgu. Sygnał dociera, mózg interpretuje obraz, kojarzy go z zadaniem w pamięci, decyduje o rozpoczęciu akcji, wysyła sygnał nerwowy w drogę do dłoni. Mięśnie się kurczą, palce rozpoczynają ruch zamykający. Cały ten proces zajmuje pewien czas. Ludzki czas reakcji w tej sytuacji jest rzędu 15-30 sekundy. Jaką drogę pokona banknot w tym czasie? Kiedy upuszczamy przedmiot, zaczyna spadać ruchem przyspieszonym. Po jednej sekundzie lotu jego prędkość wyniesie niecałe 10 metrów na sekundę. Po drugiej sekundzie spadania prędkość wyniesie już niecałe 20 metrów na sekundę. Po trzeciej sekundzie 30 metrów na sekundę i tak dalej. Mamy więc zmianę prędkości o niecałe 10 metrów na sekundę na każdą sekundę, czyli 10 metrów na sekundę kwadrat. To właśnie przyspieszenie ziemskie. Opór powietrza na razie pomijamy. Jeżeli dość sztywny banknot upuszczamy pionowo, to opór powietrza na początku drogi będzie niewielki i w ciągu tych 15 sekundy naszej reakcji przemierzy około 10 cm. Długość tego banknotu to 14 cm. Jeżeli kolega trzyma palce w połowie, to licząc nawet najszybszy czas reakcji, jego palce zamkną się w momencie, gdy banknot będzie już kilka centymetrów poniżej nich i nie ma szans go złapać. Powtarzałem to doświadczenie około 20 razy na 5 różnych osobach i wynik był zawsze ten sam. Co ciekawe, przeważnie uczestnicy byli też przekonani, że jest to zadanie zupełnie proste. Wróćmy do oporu powietrza. Tarcie w danym płynie zależy od prędkości obiektu i od powierzchni czołowej. Dla spadającego obiektu opór powietrza rośnie, aż zrówna się z siłą jego ciężaru. Obiekt przestaje wtedy przyspieszać i spada ze stałą prędkością. To prędkość graniczna. Gdyby powietrze nie miało takiej cechy, to przedmioty przy spadaniu stale zwiększałyby prędkość, a krople wody podczas deszczu uderzałyby w ziemię z prędkością pocisków. Prędkość graniczna ludzkiego ciała spadającego np. z samolotu to około 190 km na godzinę. Rzecz jasna, 190 km na godzinę to zbyt dużo, by bezpiecznie wylądować na ziemi. Otwarcie spadochronu drastycznie zwiększa opór powietrza, dzięki czemu prędkość graniczna spada do bezpiecznych wartości. Co ciekawe, spadochrony są także produkowane dla niewielkich samolotów, w skrajnych przypadkach mogąc uratować życie pilota, jeśli ten nie mógłby sam opuścić samolotu na osobistym spadochronie. Ale są też ludzie, którzy opuścili samolot bez spadochronu, dotarli na ziemię bez niego i nie była to jednocześnie ostatnia czynność w ich życiu. Zawodowy skoczek Luke Akins wyskoczył z samolotu bez spadochronu i wylądował również bez niego. Spadał, nawigując przy pomocy GPS i świateł pozycyjnych na dole, na ogromną sieć rozpiętą pomiędzy czterema dźwigami. Według informacji prasowych Akins miał dzięki temu wylądować miękko jak piórko. No policzmy to. Skoczek osiągnął prędkość graniczną 190 km na godzinę, to jest 53 metry na sekundę. I z taką prędkością uderzył w siatkę. Ponieważ mamy nagranie w czasie rzeczywistym, możemy zmierzyć czas hamowania. Według moich zgrubnych obserwacji, od uderzenia w siatkę do wytracenia prędkości minęło 1,2 sekundy. Po tym czasie Akins już tylko kilka razy się przetoczył, więc jego zmiana prędkości wyniosła 53 metry na sekundę w ciągu 1,2 sekundy, czyli 44 metry na sekundę kwadrat. Przyspieszenie ziemskie to 9,82 metra na sekundę kwadrat, a to oznacza, że Akins doznał przeciążenia około 4,5G to nie jest może miękkie lądowanie, a na pewno nie miękkie jak piórko, no ale wystarczająco miękkie, żeby przeżyć upadek z samolotu. Co innego, gdyby skoczek nie trafił tą siatkę i uderzył w ziemię. Wtedy wyhamowałby w ciągu jakiejś 0,001 sekundy i zamiast 4,5G dostałby 5000G. W tym zdarzeniu pilot doznał przeciążenia oszacowanego na 75G i przeżył, ale z połamanymi nogami, żebrami, kośćmi twarzy, ramieniem i fragmentem kręgosłupa. Wracając do banknotu, jeżeli wykonacie to doświadczenie poprawnie i jednocześnie uda wam się go złapać, zanim przeleci przez palce, to może to oznaczać, że macie niespotykanie krótki czas reakcji. No chyba, że jesteście w otoczeniu słabszej siły ciążenia.